Obcy Króla dzisiaj porozmawiamy o pierwszych polskich półtorakach, takich jak widzimy przed sobą. W roku 1612 Jan Zygmunt jako elektor brandenburski zaczyna wybijać za pozwoleniem władz polskich pierwsze półtoraki. Bardzo przypominają nam Apfelgroszyny lub Dreipjolkery niemieckie. Monety te mieli zawsze takie jabłko królewskie i oznaczenie nominału w środku za 24. Tu przed sobą mamy rok 1612, akurat jeden z pierwszych półtoraków, faktycznie pruskich lennych półtoraków, tego Jana Zygmunta. Z kolei w roku 1613 kontynuuje Jan Zygmunt wybijania takich monet. Mamy rok 1613. Istnieje wiele odmian tej monety z 1613 roku, ale kiedyś nagram odcinek osobny. 1614 rok i już Polska zaczyna jakby buntować przeciwko temu, że Prusy wybijają taką monetę i Polska w tamtym czasie zaczyna wybijać swoją własną monetę, półtoraka, który po jednej stronie ma jabłko królewskie i oznaczenie na Z4, czyli 1,24 talara. Napis w otoku Moneno Re Polo, czyli moneta nowa Rzeczypospolitej Polskiej. Skrócona data w otoku 1,4, czyli 1614 rok. Z drugiej strony mamy na awersję polski orzeł, wzór bydgoski, w środku orla mamy snopek wazów, napis w otoku Sigis 3DG Rex PMDL, czyli Zygmunt III z Bożej Łaski, Król Polski, Wielki Książę Litewski. Trójeczka pod orlem nam podpowiada nominal monety, czyli 3,5 grosza, czyli 1,5 grosza, 1,5 był warte w tamtych czasach. Ta moneta dość ciekawa, bo ma kropkę pod czwórką. I najprawdopodobniej moneta taka nawet nie została opisana w żadnych katalogach. Kolejna moneta. Wybijamy tę monetę, nie powiedziałem, w Bydgoszczy i w Krakowie w roku 1614. W Krakowie monetę wybijamy z znakiem mincerskim, tak zwanym haki. Tutaj mamy u góry. A w Bydgoszczy wybijamy tę monetę bez znaków mincerskich. Tak jak tutaj. Kolejna moneta. Nie będę już powtarzał tej informacji o pierwszej monecie. Pod orlem widzimy trójeczkę i tutaj dość ciekawy taki niuansik. Napis Rex. Podzielony lub kropką re.x lub przebito rek na rex. Jest to dość poszukiwana i pożądana moneta w każdym stanie zachowania dla kolekcjonerów monet polskich. Ekstremalnie rzadka moneta. Kolejna monetka. Też Bydgoszcz. 1614 rok. Kropka po tarczy z trójką. Taki drobny wariancik tej monety z 1614 roku. Następna monetka, też Bydgoszcz, 14 rok. Tutaj już napis w otoku Rek Polo. Nie Pol, a tylko Polo. No, a tutaj pod orłem widzimy Z24, oznaczenie nominalu. Najprawdopodobniej takie półtoraki z oznaczeniem Z24 pod orłem wybijano w pierwszej kolejności, czyli jakoby naśladownictwo tych niemieckich Dreipjolkerów lub Apfelgroszynów. A później zastąpiono Z24, czyli na trójeczkę. Też dość rzadka moneta. Teraz ciekawa też półtoraczek, przepięknie wybity orzełek. Strona z orlem,
A tutaj na tej stronie mamy destrukcik. Dwa razy wybito jabłko królewskie i w związku z czym napis zmienił się na Mone No Re Pol. Wiemy, jak dzisiaj na przykład 2 złotówki lub 5 złotówki destrukty nabierają jakie ceny ciekawe. Tutaj już mamy Kraków. Haki oznaczają mincerza, który wybijał te monety w Krakowie. Napis w otoku Sigis 3DG Rex PMDL. I ta moneta dość ciekawa, bo napis Rex podzielono kropką R.X i to już bardzo solidna odmiana poszukiwana poprzez kolekcjonerów. Niedobity półtora krakowski. Tak wygląda. No niestety niedobity, ale pomimo to sporo polesku mniejszego. No i praktycznie nie widać tej czwóreczki, a może jej nie widać. I tak wygląda szybkie bicie monet z mienicy krakowskiej. Kolejna monetka, Bydgoszcz, bardzo pięknie wybity półtorak. Napis poprawny, Moneno, Rec Pol. Data w utoku skrócona 1,4. Sigis 3DG Rex PMDL. Pięknie wybity, leciutko chyba kiedyś był wgięty i wyprostowany. Jeszcze w tamtych czasach, co widać po monecie. I tutaj taki śladek został po prostowaniu. Nie jest to żadna tam rysa. Bardzo piękny półtoraczek. I jeszcze jeden na zakończenie 14 roku z orłami. Tutaj już napis Rec Polo. Moneno Rec Polo. Też Bydgoszcz. Orzełek już mamy. Nieco chyba inny niż poprzednio. W ogóle muszę powiedzieć, że te orły z taką precyzją były wybite, że po prostu szok. I zauważyłem taką tendencję, że te orły zostały zapożyczone, jakby to dziwne nie było, z Szelonga Bydgoskiego z roku 1613. Tam też był taki dokładnie ten sam orzeł i ten wzór trafił na pierwsze polskie półtoraki. Bardzo piękne moim zdaniem monety. Bez potrzeby takich monet się nie sprzedaje nigdy, ale czasami trzeba takie monety sprzedać. Później po takich półtorakach pojawiają się już półtoraki z 5-polową tarczą herbową, pod którą widzimy oznaczenie nominalu trójeczka, tak jak to było na tych półtorakach. No i data w otoku skrócona 1,4 nad krzyżem jabłka królewskiego. Po pol mamy jedynki, przed monę mamy czwóreczkę. Widzimy? Później zaczęto wybijać takie same monety chyba z napisem 16-14, też skróconym napisem w otoku. Po czym już pojawiają się standardowe półtoraki, takie jak my znamy już dzisiaj, gdzie skrócona data już w polu tej monety. Obok jabłka królewskiego było zawsze 2 cyfry. W danym przypadku półtorak krakowski, bardzo piękny, mniejszy. Widzimy lustro 1,4, czyli 1614 rok. I zwróćmy uwagę, jak pięknie wybity orzeł i pogoń litewska na tych pierwszych półtorakach, z pierwszych lat emisji. Po prostu szok, jak to można było tak piękne monety wybijać. To już nie lata 20, to nie do porównania. Taka precyzja na monetach. Widać, że mincerz dostał dobrą kasę, by starać się
wybije dobrą monetę. No a przede wszystkim mieli za zadanie, żeby taką monetę chętnie przyjmowano i starało się wybijać dobrą monetę, dobrej jakości, z dobrym wizerunkiem. No i to się udało. Tutaj mamy już bydgoski półtoraczek bez haków po zakończeniu napisu na rewersie. Pomimo to też piękne. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!